tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Serdecznie witam panią marszałek, pani marszałek ziemia Sanocka, witam. 100 tysięcy Sanoczan, witam i mamy nadzieję, że wszyscy będziemy za prezydentem Andrzejem Dudą. Proszę bardzo, oddaję pani głos. Dziękuję. Chciałam bardzo serdecznie państwa przywitać. Po raz drugi w ciągu 2 tygodni goszczę na ziemi podkarpackiej. Pięknej ziemi, bardzo przyjaznej i gościnnej. Byłam tutaj przed pierwszą turą. Jak państwo wiecie, zostały nam tylko 2 dni do zakończenia kampanii wyborczej. Przed nami bardzo ważna decyzja, którą będziemy podejmować w najbliższą niedzielę. Proszę państwa, te wybory w niedzielę są naprawdę bardzo, bardzo ważne. Ale przed pierwszą turą zachęcałam wszystkich państwa do tego, żeby pójść na wybory, bo to jest nasza wspólna sprawa. Sprawa dotycząca tego, kto przez następne 5 lat będzie głową państwa, będzie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej. Ale to jest także coś bardziej ważnego. Mianowicie będziemy decydować o tym, w jakim kierunku i w jaki sposób będzie się rozwijał nasz kraj. Nie tylko przez kolejne 5 lat, ale także przez kolejne 10-lecia. Proszę państwa, mamy teraz tylko 2 kandydatów. Bardzo wyraziste poglądy głoszone przez pana prezydenta Andrzeja Dudę. Poglądy i działanie, które może być zweryfikowane, ponieważ po 5 latach jego prezydentury on może stanąć dzisiaj naprzeciwko wyborców i powiedzieć, że zdecydowaną większość swoich obietnic składanych w roku 2015 spełnił. Spełnił wspólnie z rządem Prawa i Sprawiedliwości. Bo proszę państwa, w roku 2015, kiedy Andrzej Duda stawał w szlanki o ten najważniejszy urząd w państwie, naprawdę był mało znanym politykiem. Ale jeździł po całym kraju, przekonywał do siebie ludzi, mówił im o tym, co chciałby zrobić, mówił o tym, jakim jest człowiekiem, mówił o tym, jaki jest jego światopogląd, jaki jest jego pogląd na najważniejsze kwestie, które dotyczą także każdego z nas. I jednocześnie Andrzej Duda, jeżdżąc po Polsce, słuchał, co Polacy do niego mówili, co najbardziej im dokuczało, jakie były ich bolączki, czego chcieli, bo przecież to jest nasz kraj, wszyscy tutaj żyjemy. Jesteśmy obywatelami wspaniałej ojczyzny, jaką jest Polska i wszyscy mamy jednakowe prawa i obowiązki wobec ojczyzny, ale jednocześnie wszyscy powinniśmy mieć jednakowe możliwości do rozwoju własnych planów, ambicji i zamierzeń. I Andrzej Duda wtedy usłyszał od Polaków 2 najważniejsze sprawy, które dla nas były najważniejsze. Pierwsza to było oszukanie Polaków w roku 2011, kiedy poprzednicy obiecywali, że nie podwyższą wieku emerytalnego, a jednak kiedy Polacy im zaufali i wybrali do rządzenia, natychmiast ten wiek emerytalny podwyższyli. W sposób szczególnie dotkliwy odczuły to kobiety, a zwłaszcza te kobiety, które pracowały na wsi, ponieważ im wiek emerytalny podwyższono aż o 12 lat. I pan Andrzej Duda wtedy obiecał Polakom, że jeśli zostanie prezydentem Rzeczpospolitej Polskiej, to jedną z pierwszych ustaw, jaką wniesie do parlamentu, będzie obniżenie wieku emerytalnego. A drugą, niezwykle istotną kwestią było postawienie na fundament naszego narodu, czyli na polską rodzinę. Polską rodzinę, która buduje nasz naród od wielu, wielu pokoleń. I pan Andrzej Duda jako kandydat powiedział, że jest kilka filarów, na których opiera się Polska. Tym najważniejszym jest rodzina, ale obok muszą być inne filary ją wspierające, czyli bezpieczeństwo, praca, rozwój i dialog. I w tym kierunku przez 5 lat podążał pan prezydent Andrzej Duda i dzisiaj może stanąć naprzeciwko Polakom i powiedzieć, że to się udało. Ale udało się, proszę państwa, tylko dlatego, że po pierwsze pan prezydent Andrzej Duda, który ma inicjatywę ustawodawczą, ale nie ma swojego budżetu na realizację wielu zamierzeń, które chciałby zrealizować. Potrzebny mu jest do tego rząd i potrzebna jest większość parlamentarna. I te ostatnie 5 lat stworzyły właśnie taką sytuację, że mieliśmy prezydenta, który często występował z inicjatywami, który wspierał rząd i większość parlamentarną, która te projekty ustaw zgłaszane przez niego mogła realizować. Proszę państwa,
Proszę Państwa, tutaj jest miejsce w Sanoku i myślę, że w całej Polsce. Mi to nie przeszkadza. Proszę Państwa, jesteśmy partią wolnościową. Bardzo Państwa proszę, każdy tutaj ma miejsce na rynku, każdy może głosić poglądy, jakie chce, każdy może podnosić plakat, jaki chce. Proszę Państwa, żyjemy w wolnym kraju, w wolnym, demokratycznym kraju. Gdyby w Polsce, proszę Państwa, nie było demokracji, takie sytuacje nie mogłyby się zdarzać, ale my szanujemy każdego człowieka, każdemu człowiekowi przyznajemy prawo do jego własnych poglądów i do tego, żeby te poglądy głosił, a my mamy możliwość ocenienia, czy te poglądy są naszymi poglądami, czy się z nimi zgadzamy, czy nie. Ale Sanok jest pięknym przykładem tolerancyjnego społeczeństwa. Jesteśmy tolerancyjni wobec wszystkich, proszę Państwa, i każdy ma możliwość przedstawienia swoich poglądów i swojego światopoglądu. Proszę Państwa, bardzo bym Was prosiła, słońce, proszę Pana, pięknie świeci nad Sanokiem. Nigdzie nie zostało schowane, naprawdę nad Polską świeci piękne słońce, piękne. A wczoraj byłam w miejscowości, gdzie słońce jest w herbie miasta, bo tam najwięcej to słońce się pojawia w ciągu całego roku. Proszę Państwa, mamy wybór. W tą najbliższą niedzielę mamy wybór. W jakim kierunku będziemy chcieli iść przez następne lata? Pan prezydent Andrzej Duda wskazuje prostą drogę, której jest wierny od 5 lat. Z jednej strony stawia na olbrzymi patriotyzm, szacunek dla rodziny, poszanowanie tradycji, pamięć o bohaterach, o naszych przodkach, a świadomość naszych korzenia. Z drugiej strony chciałby, podobnie jak myślę, że wszyscy my, żeby nasz kraj był krajem, który się pięknie rozwija i w którym wszystkim Polakom żyje się coraz lepiej. I o ile w pierwszej kadencji. Proszę Państwa, o ile w pierwszej kadencji wszystkie programy, które realizowaliśmy wspólnie z Panem Prezydentem, były programami kierowanymi głównie do polskich rodzin, ale do rodziny polskiej szeroko rozumianej, do dzieci, do ludzi młodych, ale także do seniorów, to chciałabym dzisiaj przypomnieć wszystkim, bo czasami zapominamy o czymś, co było kilka lat temu, a właściwie czego nie było kilka lat temu. Proszę Państwa, kiedy będziemy podejmować decyzje w najbliższą niedzielę, warto zadać sobie jedno pytanie i samemu na to pytanie odpowiedzieć. Czy żyło nam się lepiej przed rokiem 2015, czy żyje nam się lepiej teraz? To jest prosta odpowiedź, bo każdy z Państwa może na to pytanie sobie odpowiedzieć. I proszę Państwa, ja chciałam powiedzieć o jednej rzeczy. Wszystkie programy od 500+, 300+, leki dla seniorów 75+, bon turystyczny, obniżony wiek emerytalny, 13. emerytura zagwarantowana ustawowo, program Mama Plus skierowany do tych kobiet, które wychowywały 4 i więcej dzieci i nie wypracowały sobie emerytury. Proszę Państwa, to są wszystko programy powszechne. To znaczy, że my nie pytamy, czy dziecko w rodzinie to jest dziecko w rodzinie, która popiera Platformę Obywatelską, PSL czy Prawo i Sprawiedliwość. Wszystkie dzieci są nasze, wszystkie są naszym dobrem, wielkim dobrem, dlatego każde dziecko i każda polska rodzina, bez względu na to, jakie wyznaje poglądy, każda rodzina korzysta z tych programów i chętnie te pieniądze bierze. Chętnie korzysta z 13. emerytury i dobrze, bo to się polskim rodzinom dawno należało, tylko nikt wcześniej na to nie wpadł. Dziękujemy. Jeżeli to są takie złe programy, bo przecież Platforma Obywatelska głównie mówiła, że to są złe programy, że rozwalimy budżet, że będziemy mieć drugą Grecję, że finanse publiczne tego trzymają, że się załamią, to proszę Państwa, przecież tych pieniędzy nie trzeba brać. Można je przekazać na cele charytatywne. Wtedy byłoby to uczciwe.
ale nie, bierze się, ale jednocześnie pluje się na ten rząd, na prezydenta i obraża się. Obraża się wyborców Prawa i Sprawiedliwości. To jest właśnie ta hipokryzja, bo jeżeli się z czymś nie zgadzam, ewidentnie, i wiem, że to jest złe, to nie czerpię z tego korzyści, a oni wszyscy czerpią. Każdy z nich bierze, chociaż nie musi, ale bierze. O 500+ trzeba napisać wniosek. Trzeba napisać wniosek. Można tego wniosku nie składać. Prawda? Można, ale jednak nie. Proszę Państwa, ale ja się cieszę. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj wszystkie rodziny mogą z tych programów korzystać. Kiedy spotykam ludzi, którzy mówią tak: nie mam dzieci, więc nie korzystam z 500+. Skończyłem 26 lat, więc już nie korzystam ze zwolnienia z podatku dochodowego, bo taką ulgę także wprowadziliśmy. Nie jestem jeszcze emerytem, więc nie biorę emerytury. To co mi po tym prezydencie, co mi po tym rządzie? Otóż proszę Państwa, to ja mam dwie odpowiedzi. Po pierwsze, moje pokolenie dokładnie pamięta, wielu z Państwa również, że kiedy my zakładaliśmy swoje rodziny, to wiemy, że nie było niczego, ale dzieci zawsze były dla nas wielkim dobrem. I ja się dzisiaj bardzo cieszę, że spełniło się to, co mówiłam swoim dzieciom. Chciałabym, żeby wam się żyło lepiej niż nam. I dzisiaj się cieszę, że młode pokolenie ma lepiej niż my mieliśmy. O to walczyliśmy, o to zabiegaliśmy i tego się doczekaliśmy. Dziękujemy, dziękujemy, dziękujemy. Proszę Państwa, ja już na kilku wiecach, na których mieliśmy gości, mówiłam, że wszyscy powinniśmy być w koszulkach z napisem Konstytucja. Dlatego, że w polskiej konstytucji jest napisane, że związek małżeński to jest związek kobiety i mężczyzny. Bo w polskiej konstytucji jest napisane, że to rodzice decydują o tym, według jakich wartości i jakiego światopoglądu będą wychowywać swoje dzieci, i nikt nam nie narzuci swojego światopoglądu. Bo w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest napisane, że władzę wybiera się w demokratycznych wyborach i my wygraliśmy w sposób demokratyczny w 2015 roku Andrzej Duda i później Prawo i Sprawiedliwość. Po raz kolejny Polacy nam zaufali i dali nam mandat do rządzenia. I od 5 lat mamy ciągłą walkę. Mówią nam, że nie mamy prawa rządzić. Nie mamy prawa rządzić. To jest złamanie konstytucji. Od 5 lat walka wewnątrz, żeby obalić rząd, i skarżenie do Unii Europejskiej na Polskę. A my chcemy nasz kraj rozwijać. I my szanujemy każdy wybór demokratyczny. Demokracja być może nie jest najwspanialszym ustrojem, ale jak to mówią, nikt lepszego ustroju nie wymyślił i dlatego większość podejmuje decyzje. Ale szanujemy każdego człowieka, każde poglądy. Ja się z tymi poglądami nie muszę zgadzać. Jeżeli nie jesteśmy w stanie rozmawiać ze sobą na argumenty, tylko na inwektywy, to nie jest dialog, to nie jest rozmowa. A jeśli rozmawiamy na argumenty, bo także opozycja ma swoje argumenty i ja je rozumiem, ale jeżeli nie potrafimy się nawzajem przekonać, choć te argumenty ma jedna i druga strona, to niech każdy pozostanie przy swoich poglądach i żyjmy w zgodzie, bo jesteśmy jednym narodem, potrzebujemy jedności. Nie chcemy podziałów, nie chcemy walki, chcemy spokoju, żeby rozwijać nasz kraj, bo to jest nasza wspólna ojczyzna i tutaj jest miejsce dosłownie dla każdego, dla każdego. Każdy z nas jest ważny, a to, że każdy z nas jest ważny, zdecyduje właśnie ta niedziela, bo proszę Państwa, wtedy, w tę niedzielę, obojętnie, czy ktoś jest zwolennikiem pana Rafała Trzaskowskiego, czy zwolennikiem Andrzeja Dudy, czy jest ministrem, czy jest rolnikiem, czy jest kobietą, czy mężczyzną, czy mieszka na wsi, czy w dużym mieście, każdy z nas ma tylko jeden głos. Ale ten głos jest równoważny. Tak samo waży mój głos, jak każdego z Państwa. I dlatego uwierzmy, proszę Państwa, że w to święto, święto demokracji, święto nas, wszystkich wyborców, cała władza przechodzi w nasze ręce. Już nie politycy będą decydować, co się wydarzy w tą niedzielę. Zdecydujemy o tym my,
To jest władza przekazana w nasze ręce, ale jednocześnie, jak każda władza, przekazana nam zostaje olbrzymia odpowiedzialność, żebyśmy w sposób odpowiedzialny podjęli tą decyzję. Jaka ona będzie, zależy wyłącznie od nas. Więc zadajmy sobie to pytanie. Czy rzeczywiście lepiej nam było do roku 2015 i potrzebujemy zmiany? Czy widzicie Państwo zmianę dokonaną w ciągu tych 5 lat? Bo mi w uszach brzmi właśnie 3 takie wypowiedzi, które są bardzo niepokojące. Być może nie wszyscy Państwo o nich słyszeli, więc ja przypomnę, ale one są bardzo znamienne. My się koncentrujemy na naszych spotkaniach, na promowaniu pana Andrzeja Dudy. Nikomu nie przeszkadzamy, każdy ma prawo chwalić swojego kandydata, każdy ma prawo organizować z nim wiec i szukać poparcia. To jest prawo demokratyczne i to ja rozumiem. Natomiast proszę Państwa, niepokoją mnie 3 wypowiedzi. Jedna wypowiedź pana Rafała Trzaskowskiego niedawno, mogliśmy ją wszyscy usłyszeć. Ona jest groźna, nie wiem pod czyim adresem skierowana. Myślę, że nie rządu, raczej wobec wszystkich Polaków, tych, którzy poparli Prawo i Sprawiedliwość. Pan Rafał Trzaskowski powiedział, że jeśli wygra, żelazem będzie wypalał wszystko, co wprowadził PiS. Jeżeli żelazem będzie wypalał wszystko, to ja rozumiem, że wszystkie programy, zmiany, które Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica przez 5 lat wprowadzały, zaczną powoli znikać. Dlaczego? Bo druga wypowiedź, sprzed wczoraj chyba, o ile się nie mylę, na pytanie jednej z dziennikarek podczas tej konferencji prasowej z dziennikarzami, kiedy pan prezydent Duda był w Końskich, zapytany pan Rafał Trzaskowski, jaki jest jego pogląd na adopcję dzieci przez związki jednopłciowe, powiedział, że on zawsze był przeciwny adopcji dzieci przez związki jednopłciowe. Ale wie pani, wszystko się zmienia. Więc proszę państwa, to jest wytrych, to jest klucz. Bo jeśli słyszymy taką wypowiedź, to pan Rafał Trzaskowski, gdyby wygrał te wybory, ma pełne prawo powiedzieć, że nikogo nie oszukał. Bo wprawdzie był przeciwko, ale jednocześnie powiedział, że wszystko się zmienia, więc może się zmienić zaraz następnego dnia. I trzecia wypowiedź, proszę Państwa, niezwykle niepokojąca, ale już nie przez pana Rafała Trzaskowskiego, ale przez jedną z pań sędzi, która powiedziała, to ta sama pani, która powiedziała, że sędziowie są nadzwyczajną, zupełnie nadzwyczajną kastą, a wiecie Państwo, że sądy, reforma sądownictwa to było coś, czego się Państwo domagaliście w całej Polsce od roku 2015 i czego do końca się przeprowadzić nie udało, co jest przed nami. Pani sędzia powiedziała wtedy, że to jest nadzwyczajna kasta, ale nie to mnie zaniepokoiło. Bardziej zaniepokoiła mnie jej druga część wypowiedzi, kiedy powiedziała, że ona naprawdę pragnie zemsty. Sędzia, który pragnie zemsty, a nie sprawiedliwości, nie powinien być sędzią. A takich sędziów mamy. Proszę Państwa, prezentujemy 2 różne kierunki rozwoju naszego kraju. Pan prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, do czego ma prawo oczywiście, i pan prezydent Andrzej Duda. 2 różne kierunki. Pan Andrzej Duda mówi, że z tego dołka gospodarczego, w jakim się w tej chwili znaleźliśmy przez koronawirusa, możemy bardzo szybko wyjść, dlatego że byliśmy na bardzo dobrej drodze rozwoju. Naszym celem jest dorównanie Zachodowi. Chcemy poziomem życia nie odbiegać od krajów Europy Zachodniej, ale chcemy zachować swoją tożsamość, swoją kulturę, swój światopogląd, naszą chrześcijańską cywilizację. Ale żeby... Właśnie Andrzej Duda właśnie mówi, żebyśmy mogli się szybko podnieść z tego dołka, w którym się znaleźliśmy, a z którego najszybciej w Europie będziemy wychodzić dzięki dobrym rządom Prawa i Sprawiedliwości, dzięki temu, że bardzo szybko zareagowaliśmy wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. I to też z jego inicjatywy udało się 4 tarcze antykryzysowe przygotować i szybko wprowadzić w życie. W ciągu 5 lat tutaj na ziemię podkarpacką trafiło ponad 47 miliardów złotych na inwestycje rządowe. 47 miliardów. Nigdy wcześniej takich pieniędzy nie było. A proszę
Państwa, z tarczy antykryzysowej ponad 2 miliardy. Ja nie liczę tutaj innych funduszy, które szły na inwestycje gminne, powiatowe i wojewódzkie, funduszu na sport, rekreację, na kulturę. To wszystko to są dodatkowe środki, ale 47,2 tyle miliardów ta ziemia podkarpacka nigdy wcześniej nie miała. Proszę Państwa, i dzięki temu udało się uratować ponad 5 milionów miejsc pracy, także tutaj, w Państwa okręgu. Pomogliśmy przedsiębiorcom, bo przecież byliśmy odizolowani dosyć długo. Gospodarka nie działała, byliśmy zamknięci w domach, nie widzieliśmy, jak to będzie, jak długo to będzie trwało, ale wiedzieliśmy na pewno, że musimy szybko ruszyć z pomocą, żebyśmy nie musieli potem długo się wydobywać z tego kryzysu gospodarczego. I tak się rzeczywiście stało. Szybciej niż inne państwa zareagowaliśmy. I to się dzieje, ale możemy jeszcze szybciej wyjść z tego kryzysu. I pan prezydent Andrzej Duda, w przeciwieństwie do jego kontrkandydata, mówi, że można to zrobić wtedy, kiedy będziemy rozwijać duże inwestycje, takie jak przekop Mierzei Wiślanej, żebyśmy jeszcze nie musieli na dodatek Rosjan pytać, czy wolno nam na nasze wody terytorialne wpłynąć, czy też nie. To oprócz strategicznego znaczenia, znaczenia związanego z bezpieczeństwem, chodzi o rozwój gospodarczy i centralny port komunikacyjny. Via Carpatia, Via Baltica to są duże przedsięwzięcia, które będą dawały wiele miejsc pracy, dobrze płatnych, bo będą potrzebni specjaliści. A to spowoduje, że i zarobki będą wyższe i o to nam chodzi, żeby szybciej zarabiać lepiej. I tak przecież, proszę Państwa, znacząco wzrosła i średnia płaca, i płaca minimalna, i stawka godzinowa. To wszystko się zmieniło bardzo. Waloryzacja rent i emerytur, która z 2-3 zł podskoczyła na minimum 70. To też jest zasługa pana prezydenta i rządu w ciągu tych 5 lat. Pan Rafał Trzaskowski jest przeciwnikiem. Pan Rafał Trzaskowski jest przeciwnikiem tych inwestycji. Mówi, że należy je powstrzymać, bo to jest jakaś fanaberia, że trzeba pieniądze dać ludziom do tej Polski powiatowej. No teraz nagle sobie ktoś przypomniał o Polsce powiatowej, która przez 8 lat była zwijana, prawda? Likwidowane połączenia komunikacyjne, drogi dziurawe, posterunki policji, poczty, oddziały banku, to wszystko było zwijane. Teraz nagle jest troska o tą Polskę powiatową, ale my mówimy nie. My pokazaliśmy, że mamy pieniądze, potrafimy zarządzać budżetem, że starczy nam sił i środków na to, żeby równolegle rozwijać duże inwestycje i równolegle, jednocześnie dawać w dalszym ciągu pieniądze na inwestycje gminne, powiatowe i wojewódzkie. Fundusz inwestycji lokalnych dla każdego miasta, miasteczka, dla każdego samorządu. I proszę Państwa, kolejny sygnał do tych, którzy tak strasznie narzekają. Proszę Państwa, nie tylko pieniądze z programów społecznych idą do wszystkich. Pieniądze na wsparcie samorządów idą do każdego samorządu. My nie pytamy, czy wójt, burmistrz, prezydent jest z Platformy, z PSL-u, czy z PiS-u. Prowadzi inwestycje, mieszkają tam nasi obywatele. Trzeba pomóc i pomagamy. Pomagamy cały czas. Dziękujemy, 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 dziękujemy. Dlatego, proszę Państwa, te wybory są naprawdę bardzo ważne. Zostało nam niecałe 2 dni do tego, żebyśmy jeszcze przekonywali ludzi argumentami. Tymi argumentami, które podałam Państwu tutaj, którzy sami doskonale znacie, bo też dostrzegacie różnicę w poziomie życia Was i Waszych rodzin, i Waszego otoczenia, lokalnej społeczności. Rozmawiajmy z ludźmi, dlatego że tutaj rzeczywiście Andrzej Duda wygrywa, ale ja patrzę, że w dalszym ciągu jest ponad 30% obywateli, którzy nie chodzą na wybory. Warto im powiedzieć, pokazać, że jednak wasz głos zdecydował. Każdy pojedynczy głos jest wart na wagę złota. Naprawdę, proszę przekonywać, bo ja wiem, że są ludzie, którzy z zasady nie chodzą. Nie rozumiem tego, bo w czasach, kiedy rządziła komuna i kiedy wszystko było przed wyborami jasne, no to nie dziwię się, ale dzisiaj, kiedy mamy wolne, niepodległe, demokratyczne państwo, udział w wyborach jest także swojego rodzaju obowiązkiem wobec ojczyzny, bo my o niej zdecydujemy w niedzielę. I ja powiem to, co mówię prawie na każdym spotkaniu. Kiedyś nasi poprzednicy, nasi przodkowie przelewali krew za Polskę. Ginęli nie tylko tutaj, walczyli także o naszą i waszą wolność, wszędzie tam, gdzie ktoś potrzebował naszej pomocy. 123 lata nie było nas na mapie Europy. A jednak Polacy mieli w sobie siłę, mieli ten patriotyzm, te silne korzenie,
rodzinę, wiarę. To pozwalało im przetrwać. Walczyliśmy w powstaniach i ginęliśmy w powstaniach, w wojnach. Dzisiaj ojczyzna nie potrzebuje od nas przelewu krwi, ale dzisiaj ojczyzna potrzebuje nas, naszego głosu. Zróbmy to dla naszej ojczyzny. Pójdźmy w niedzielę i zagłosujmy, wybierzmy lepszą przyszłość, bo takiej chcemy podążać wspólnie z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Andrzej Duda! Andrzej Duda! Dziękuję bardzo, proszę Państwa, witamy serdecznie wszystkich turystów i tych z różnych stron opozycji także. Chodźcie z nami, krzyczmy do nich. Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Chodźcie z nami! Będzie to najlepszy wasz wybór. Proszę Państwa, jeszcze chciałbym Państwa pozdrowić krótko i przywitać panią marszałek, rodak z Sanoka, pan poseł Piotr Ruski. Proszę bardzo. Pani marszałek, szanowni, witamy bardzo serdecznie. Szanowna pani marszałek, bardzo się cieszę, że możemy gościć panią na ziemi sanockiej. Witam panią jako poseł tej ziemi, poseł drugiej kadencji. Miałem zaszczyt, przyjemność pracować z panią marszałek w Komisji Regulaminowej, Immunitetowej i Spraw Poselskich. Także chwilę się razem znamy. Bardzo się cieszę, że pani do nas zagościła tutaj na ziemię sanocką, na ziemię podkarpacką i tak pięknie, wspaniale opowiedziała nam pani o tym wszystkim, co zrobił prezydent Andrzej Duda dla nas, dla Polaków, również dla tej ziemi, dla naszej ziemi podkarpackiej, dla ziemi sanockiej. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję i raz jeszcze bardzo serdecznie panią tutaj witamy razem z panem starostą sanockim Stanisławem Chęcim. No i właśnie, proszę Państwa, gospodarz ziemi sanockiej, pan Stanisław Chęć właśnie składa życzenia pani marszałek w imieniu 100 tysięcy mieszkańców ziemi sanockiej. Panie Stanisławie, zapraszamy do mikrofonu. Zakładamy, że nie będzie 60% za Andrzejem Dudą, tylko 70%, a może więcej. Więcej. Szanowni Państwo, no myślę, że musimy podjąć to wyzwanie 70 plus. Tak? Zajmij 75 plus. No, 75 plus mnie pani marszałek poprawia, więc postarajmy się. A ja dziękuję pani marszałek i posłom, i rządowi, i panu prezydencie właśnie za te działania, które tutaj już były powiedziane. Działania dla samorządów. Tutaj wsparcie mamy ogromne, wiele inwestycji realizujemy. Z tego się bardzo cieszymy. Wczoraj, dzisiaj oddawaliśmy drogi. Poprawiamy infrastrukturę drogową z Funduszu Dróg Samorządowych. W ubiegłym roku złożyliśmy aż 8 wniosków. Wszystkie przeszły pozytywnie weryfikacje i systematycznie je realizujemy. Poprawiamy bezpieczeństwo. Także zwyciężymy! I dziękujemy pani marszałek serdecznie. Dziękujemy bardzo, proszę państwa. tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.